Panie Przewodniczący, Szanowne Prezydium, Panowie Oficerowie, Panie Ministrze, Szanowni Państwo. Pozwolę sobie sformułować kilka pytań do Pana Ministra, bazując przede wszystkim na jego publicznych wypowiedziach oraz na najbardziej źródłowym punkcie odniesienia, jakim jest opublikowany materiał przedstawiony jako raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, przedstawiony kilka dni temu przez pana ministra Millera. W celach, nazwijmy to, porządkowych, chciałbym jednak zacząć od zadania, panie ministrze, kluczowego pytania, czy też dwóch kluczowych pytań. Po pierwsze, związanego z pana szczególną sytuacją w ramach wypełniania tej funkcji, a po drugie, ze statusem ciała, któremu pan przewodniczy. Kwestia pierwsza związana jest z pana bezpośrednią odpowiedzialnością za tę tragedię, która wynika z faktu, iż w jej trakcie, a także przed tym, nim ona doszła do skutku, pełnił i pełni pan funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji i nadzoruje i nadzorował Biuro Ochrony Rządu. W związku z tym pana osobiście obligują przepisy ustawy o Biurze Ochrony Rządu, a zwłaszcza przepis wskazujący, że minister spraw wewnętrznych i administracji wyznacza siły i środki oraz określa zakres ochrony pana prezydenta. To jest bezpośrednia obligacja ministra spraw wewnętrznych i administracji. Chcę to podkreślić, ponieważ szereg osób nie mających szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowania administracji państwowej i obowiązków poszczególnych urzędników sądzi, iż pana zakres odpowiedzialności za Biuro Ochrony Rządu ogranicza się do odpowiedzialności wynikającej z nadzoru. Tak jednak nie jest. Ustawa o Biurze Ochrony Rządu nakłada na pana osobiście wszystkie kwestie związane z ochroną prezydenta, a zwłaszcza tę, która pozostawia w pana kompetencjach ocenę, czy w danej sytuacji ma być chroniony tylko pan prezydent i jego osoba, czy także miejsce, w którym pan prezydent przebywa lub ma przebywać i w jakim zakresie to miejsce ma być przedtem sprawdzone i w jakim zakresie w trakcie przebywania pana prezydenta ma być chronione. To jest wprost pana odpowiedzialność. Ona oczywiście, ten przepis nie zdejmuje odpowiedzialności także z szefa Biura Ochrony Rządu, ale nie ma wątpliwości, iż ustawodawca przypisał ją osobiście i bezpośrednio do pana. Druga kwestia z tym związana, z pana odpowiedzialnością, tym razem wynikająca już z pana kompetencji jako nadzorującego Biuro Ochrony Rządu, wynika z przepisów instrukcji HET, normującej działania w związku z przewozem pasażerów o najwyższym statusie w państwie, w tym pana prezydenta. Instrukcja HET wprost stwierdza, że do obowiązków Biura Ochrony Rządu należy ochrona lotniska za granicą, na którym ma wylądować statek powietrzny o statusie HET. Obie te kwestie miały fundamentalne znaczenie dla dramatu smoleńskiego, bowiem zarówno pan, jak i szef Biura Ochrony Rządu nie dopełniliście obowiązków i złamaliście przepisy wyżej przywołane, nie wysyłając i nie dopilnowując tego, by lotnisko, które tak trafnie
panowie opisujecie w raporcie jako nieprzygotowane do przyjęcia lotu o statusie HET. Tutaj pełna zgoda, by to lotnisko było przedtem sprawdzone przez Biuro Ochrony Rządu, by raport z tego sprawdzenia wpłynął do pana i stał się podstawą do interwencji sprawiającej, iż samolot pana prezydenta od początku zostanie wysłany na inne lotnisko, a nie na takie, które nie nadawało się do przyjęcia samolotu pana prezydenta. Skutkiem tej szczególnej sytuacji jest to, że pan jako przewodniczący komisji jest sędzią we własnej sprawie. I to sędzią takim szczególnym, który bardzo wnikliwie, drobiazgowo i w moim przekonaniu w wielu miejscach nieprawdziwie, opisując niedopełnienie obowiązków i zawinienia po stronie polskich sił powietrznych, a w szczególności 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, równocześnie pominął absolutnym milczeniem wszelkie kwestie związane z własną odpowiedzialnością, odpowiedzialnością Biura Ochrony Rządu, przez co rozumiem oczywiście kierownictwo, dowództwo Biura Ochrony Rządu, a nie funkcjonariuszy, co jest zupełnie jasne i nie może ulegać cienia wątpliwości. W tej sytuacji wszelkie dalsze wywody mówiące o odpowiedzialności pilotów i odpowiedzialności polskich sił powietrznych sformułowane przez pana, nawet w tym zakresie, a oczywiście też tak jest, gdzie są prawdziwe, noszą piętno uwarunkowania obrony pana osobiście przez siebie samego. Czy nie uważa pan, że w tej sytuacji powinien pan zrzec się tej funkcji i sprawić, by kto inny obiektywnie zbadał te okoliczności? Jeżeli zaś pan uważał, że jest pan na tyle silny, odpowiedzialny i uczciwy, by samemu tę funkcję sprawować, to dlaczego tak się stało, że pominął pan swoją centralną w tym dramacie odpowiedzialność absolutnym milczeniem? Po drugie, chcę powiedzieć, iż dobrze się stało, że zarówno w tym wystąpieniu, w zakresie, w jakim go słyszałem, jak i w wystąpieniu publicznym oraz w raporcie, uwzględnił pan wielokrotnie przez zespół parlamentarny oraz przez niezależnych badaczy wskazywane fakty pokazujące odpowiedzialność, częściowo pokazujące odpowiedzialność strony rosyjskiej. Szkoda tylko, że ograniczył je pan do minimum. Myślę tutaj przede wszystkim o długo podtrzymywanych przez pana wystąpieniach ustnych oraz pisemnych, tezie, że ten lot był lotem cywilnym, która na szczęście uległa obecnie zmianie i wiemy już, że przywołał pan fakt, iż był to lot wojskowy, lotnisko wojskowe oraz wojskowe reguły postępowania na tym lotnisku. Że przywołał pan zgodnie z prawdą i wielokrotnym wskazywaniem zespołu parlamentarnego, iż polscy piloci nie lądowali, jak utrzymywał pan prezydent Bronisław Komorowski w grudniu 2010 roku i pan minister spraw zagranicznych Sikorski jeszcze 2,5 miesiąca temu podczas exposé wygłoszonego w Sejmie. Zgadzamy się z panem, że to jest nieprawda nacechowana złą wolą. Ci piloci nie lądowali, lecz zrobili wszystko, żeby uratować
ten samolot. Jest też prawdą, co wielokrotnie zespół parlamentarny i niezależni badacze podnosili, w tym media takie jak nasz dziennik Gazeta Polska, Radio Maryja, że wbrew wielokrotnie powtarzanej tezie o braku odpowiedzialności strony rosyjskiej, polscy piloci wprowadzani byli w pułapkę. Pan niektóre fakty z zakresu tej pułapki przywołuje, chociaż niestety nie wszystkie. Chcę podkreślić szczególne zasługi ekspertów, którzy po raz pierwszy trafnie odczytali komendę, jaką podał kontroler lotu, pasatka napełnicielno, która tłumaczona była niezgodnie z prawdą wielokrotnie publicznie jako warunkowe lądowanie, gdy w istocie oznacza ono kontynuuj podejście. Podobnie jak komenda Pałasa Swobodnego, wskazuje ona na świadome wprowadzanie w pułapkę polskich pilotów i zachęcanie do lądowania mimo braku warunków atmosferycznych i mimo systematycznego, błędnego podawania miejsca, w którym znajduje się samolot. Ze zdziwieniem jednak przyjąłem fakt, że w raporcie zabrakło tego stwierdzenia, które przywołał pan w jednym z wystąpień telewizyjnych, ale nie sformułował w raporcie, mianowicie, iż piloci zwracali się wielokrotnie do swojej centrali moskiewskiej z prośbą o zakazanie i zamknięcie lotniska. Tak, to był ich obowiązek i przywołanie tego obowiązku było z kolei obowiązkiem komisji, którą pan kierował. Podobnie jak przywołanie faktu, że centrala moskiewska odmówiła zamknięcia lotniska. Panie pośle, przepraszam pana najmocniej. Gdyby pan zechciał zmierzać do konkluzji swojego wystąpienia i postawienia pytań, byłbym zobowiązany, ponieważ jest bardzo dużo osób zapisanych, zainteresowanych zabraniem głosu i obawiam się, że może zabraknąć nam czasu. Bardzo pana proszę o dyscyplinę czasową. Jak długi czas jeszcze mi pan, panie przewodniczący? Nie chciałbym panu wyznaczać czasu, bo nie chciałbym, żebyśmy limitowali sobie czasu przy tak ważnej sprawie, ale prosiłbym po prostu o bardziej precyzyjne stawianie pytań, a już może trochę mniej komentarzy, jeśli mogę pana poprosić. Dobrze, panie przewodniczący, ograniczę się z komentarzami, ale mam wrażenie, że faktografia, na którą wskazuję, jest faktografią istotną, a nie nieistotną. Chyba że uzna pan za nieistotne fakty związane z niedopełnieniem obowiązków przez ministra nadzorującego Biuro Ochrony Rządu i z faktem, że Biuro Ochrony Rządu na skutek działania tego ministra ani razu nie obejrzało tej wieży przed lądowaniem. No comments, proszę kontynuować. Ani razu nie obejrzało tego pasa. Ani razu nie sprawdziło kompetencji tych ludzi, którzy odpowiadali później za bezpieczeństwo pana prezydenta. Wydaje mi się, że w sytuacji, w której doszło do śmierci całej polskiej elity, w której doszło do śmierci prezydenta Rzeczypospolitej i byłego prezydenta na uchodźstwie, w której doszło do śmierci większej liczby generałów niż Polska straciła w czasie II wojny światowej, w której zdekapitowano całe przywództwo polskie, wskazanie na tę odpowiedzialność, która została pominięta przez przewodniczącego komisji, który równocześnie miał chęć, żeby wskazać najdrobniejsze i dziesięciorzędne uchybienia porządkowe w funkcjonowaniu specjalnego pułku lotniczego, jakby miało to jakiekolwiek znaczenie, a pominął swoją rolę, mam wrażenie, że jest to istotne. Ale może nie, panie przewodniczący. Może nie. No comments. Rozumiem, że pan zakończył? Nie zakończyłem, panie przewodniczący. Jeszcze raz ponawiam prośbę o konkludowanie. Chciałbym też